Ten bogaty facet przegrał zakład i musiał spać ze starą bezdomną kobietą. Ale co się stało, gdy się rozebrała? Leo był typowym facetem, z którym każda kochająca zabawę osoba chciała być. Zawsze był życiem i duszą każdej imprezy, w której uczestniczył. Był wolny duchem i kochał podejmować ryzyko. Nieważne, jak bardzo było ono szalone. Kiedykolwiek jego przyjaciele byli z nim, rzucali swoje zmartwienia na bok i po prostu szaleli. Leo miał zawsze taki wpływ na wszystkich. Kiedykolwiek przyjaciele Leo urządzali imprezę, urodziny lub wieczór kawalerski, zawsze upewniali się, że go zaprosili. Miał sposób na rozkręcenie każdej imprezy z zera na 100. Więc kiedy Andre, przyjaciel Leo z dzieciństwa, obchodził swoje 30 urodziny, zaprosił kochającego zabawę mężczyznę. Po około godzinie na imprezie, Leo przyszedł z odwagą, nosząc dumny uśmiech. Powiedział swoim przyjaciołom, że następna dziewczyna, która wejdzie na imprezę, podejdzie do niego i poprosi o taniec. Właściwie odkąd impreza się zaczęła, około 5 dziewczyn już podeszło do Leo, prosząc o taniec, ale on je odrzucał. Ciągle był zajęty piciem piwa. Teraz, kiedy był podchmielony, nadszedł czas, aby pokazać swoim przyjaciołom, że prawdziwa impreza powinna polegać na grach i szalonych wyzwaniach. Wyzwanie było między Andre i Leo, więc oto jak miałoby się to rozegrać. Jeśli następna dziewczyna, która wejdzie na imprezę, przyjdzie do Leo i poprosi o taniec, Andre da Leo ogromną sumę pieniędzy. Ale jeśli pójdzie do Andre, to znaczy, że Leo przegrał zakład i będzie musiał zapłacić Andre. To brzmi jak fajny zakład, prawda? Jednak nie wszyscy w pokoju się zgodzili. Widzisz, Leo i Andre byli dość bogaci. Pieniądze nie były dla nich problemem. Poprosili Leo o wymyślenie szalonego i trudnego zadania dla przegranego. Leo, będąc inteligentnym i kreatywnym młodym człowiekiem, szybko wymyślił jedno. Powiedział swoim przyjaciołom, że ktokolwiek przegra zakład, będzie musiał przespać się ze starą, bezdomną kobietą i zrobić im wspólne zdjęcie. Ale to byłoby zbyt proste. Przegrany musiałby przebrać się za bezdomnego i polegać wyłącznie na swoim sprycie, aby zdobyć kobietę. Bo jeśli pojawią się wyglądając na bogatych i z klasą, to może być łatwe. Przyjaciele Leo uznali, że to doskonały pomysł. Wszyscy wpatrywali się w drzwi, czekając na kolejną damę, która się pojawi. Około 10 minut później wspaniała blondynka ubrana w niebieską suknię pojawiła się w progu. Rozejrzała się po pokoju i podeszła prosto do Andre. Tak bardzo przepraszam za spóźnienie, kochanie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Mój kochany, powiedziała dama. Następnie przyciągnęła Andre bliżej siebie i poprosiła go do tańca. Właśnie wtedy wszyscy wybuchnęli śmiechem. Biedny Leo zaczął krzyczeć. Nie, to się nie liczy. Ta dziewczyna to jest jego dziewczyna. Leo chciał się wycofać z gry, ale w końcu się zgodził. Następnego dnia przyjaciele, grupa 6 mężczyzn, w tym Leo, spotkali się w tanim hotelu. Planowali znaleźć sposób, aby przyprowadzić kobietę do hotelu. I oczywiście, to musi być tani hotel, żeby niczego nie podejrzewała. Mężczyźni ubrali Leo w potargane ubrania i był nie do poznania. Wyglądał nędznie i bezdomnie. Potem mężczyźni poszli do pobliskiego opuszczonego budynku, gdzie mieszkali jacyś bezdomni. Schronisko znajdowało się zaledwie rzut kamieniem od hotelu. Gdy byli kilka minut drogi od schroniska, przyjaciele Leo czekali w pobliskim ogrodzie. Leo poszedł tam. W opuszczonym budynku było kilku bezdomnych. Wszyscy wyglądali na głodnych i nieuporządkowanych. Leo mógł stwierdzić, że większość z nich nie miała porządnego prysznica od tygodnia, a może nawet dwóch. Zauważył kobietę, która wyglądała na 60. Siedziała w kącie. Podszedł do niej i zaczął rozmowę. Życie jest dość nieprzewidywalne, prawda? Powiedział Leo, gdy usiadł obok kobiety. Ale ona nic nie powiedziała. Jednak jej mowa ciała wskazywała, że nie chce w tej chwili Leo ani nikogo innego obok siebie. Leo nie pozwolił, by to go powstrzymało przed zrobieniem tego, po co tam był. Widzisz, w tej jednej chwili jesteś szczęśliwy, a w następnej smutny. W jednej chwili mieszkasz w rezydencji, a następnie jesteś bezdomny. Nie zawsze byłem bezdomny. Miałem wszystko, czego chciałem, powiedział Leo. I w jakiś sposób jego słowa poruszyły kobietę. Zrobiło jej się go żal. Po krótkim czasie kobieta również się otworzyła. Opowiadała o swoim życiu na ulicy. Leo powiedział kobiecie, że był na ulicy przez około 3 miesiące. Następnie zapytał ją, czy wie, gdzie można by się porządnie wykąpać. Kobieta powiedziała Leo, że bezdomnym trudno jest wziąć prysznic. Czasami korzysta z publicznych pryszniców w parkach,
ale w tym momencie w pobliżu opuszczonego budynku nie było żadnego. Leo powiedział kobiecie, że ma trochę pieniędzy przy sobie, a ponieważ był zdesperowany, aby wziąć prysznic, zarezerwuje tani hotel na godzinę, aby mógł się porządnie wykąpać. Właśnie wtedy Leo zapytał bezdomną kobietę, czy chciałaby pójść z nim. Ona się na niego popatrzyła. Nie o to mi chodziło, powiedział Leo. Zgodziła się. Gdy weszli do hotelu, pospiesznie udała się do łazienki. Bezdomna w końcu wyszła, ale kiedy Leo ją zobaczył, był w szoku. W niczym nie przypominała bezdomnej, która weszła do wanny jakieś 40 minut temu. Stała przed nim przepiękna młoda kobieta, która była najpiękniejszą, jaką Leo kiedykolwiek widział. Wyglądała, jakby miała 20 kilka lat. Jesteś zaskoczony, prawda? Leo nie wiedział, co powiedzieć. Poszedł do łazienki i wyszedł po 5 minutach. Bezdomna kobieta nazywała się Vivian. Była w tym kraju od około 5 miesięcy. Mieszkała na Filipinach i tam walczyła o porządną pracę. Jednak 8 miesięcy temu pewna agencja skontaktowała się z nią w sprawie oferty pracy. Wynagrodzenie było dobre, więc przyjęła ją. Wszystko okazało się kłamstwem. Zabrali jej paszport i powiedzieli, że będzie musiała pracować na ulicy i będą zabierać 80% tego, co zarobi. Pierwszego dnia Vivian została wysłana na ulicę. Udało jej się uciec. Bała się zgłosić na policję. Agencja powiedziała, że współpracuje również z policją. Vivian znalazła na śmietniku jakieś stare ubranie i perukę. Następnie przebrała się za starą kobietę, aby uciec. Vivian nie miała innego wyjścia, jak żyć na ulicy. Leo bardzo jej współczuł. Po wysłuchaniu jej historii powiedział, że jej pomoże, ale musi mu zaufać. W tym momencie wysłał SMS-a do swoich przyjaciół, że nie jest już zainteresowany zakładem. Leo powiedział Vivian o grze, a ona mu wybaczyła. Zwrócił się o pomoc do swojego ojca. Był on prawnikiem, a także z pomocą policji zaczęli szukać tej agencji. 3 miesiące później wszyscy zostali złapani. Paszport Vivian odzyskany. Wreszcie mogła wrócić na Filipiny. Zarezerwowała lot. Kiedy Vivian miała już wejść do samolotu, usłyszała krzyczącego Leo. Wtedy Leo powiedział: będę największym głupcem na ziemi, jeśli pozwolę ci odejść. Bardzo cię kocham, Vivian. Ona była w lekkim szoku, ale również czuła to samo do niego. Pół roku później wzięli ślub. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodobała. Do usłyszenia w następnej.